Siemanko wszystkim oglądającym na YouTubie. Jak widzicie, znowu na Discordzie został podesłany mega ciekawy news i wam powiem, że sam tytuł mnie instant przyciąga. Co my tu mamy? Szef projektu Starfield. Gracze nie mają pojęcia o tworzeniu gier. Czuć pewne rozgoryczenie. Czyli to będzie chyba jedna z tych wypowiedzi. Każdy inny jest w błędzie, tylko nie ja. Starfield zaczął się od całkiem pozytywnych ocen, lecz produkcja szybko ujawniła wady i dzisiaj traktowana jest raczej chłodno. Gracze mają oczywiście wiele do powiedzenia na temat tego, co Bethesda powinna zrobić inaczej, co nie przypadło do gustu jednemu z deweloperów. Dyrektor projektu Emil Pagliarulo zauważył w swojej długiej wypowiedzi w serwisie X, że gracze nie mają żadnej wiedzy w sferze tego, jak powstają gry, ale za to chętnie dzielą się opiniami. No to co? Na sam początek ode mnie klasycznie, najprostsze porównanie z życia wzięte. Słuchajcie, jak idę do restauracji, to nie muszę wiedzieć, jak się przygotowuje dane danie. Interesuje mnie tylko to, czy mix smakuje i czy mi odpowiada jego cena oraz jego jakość. To jest jedyne. Ja nie muszę wiedzieć, stary, jak się przygotowuje devolaya. Ja nie muszę wiedzieć, jak się przygotowuje, stary, jakieś zapiekane ziemniaki z frankfurterkami, brokułem polane w beszamelowym sosie. Nie. Yeah. To jest, stary, tak jakby baba na mięsnym, albo to jest tak jakby kabanosy Tarczyński powiedzieli tak. Konsumenci nie mają pojęcia, jak się nabija kiełbasę, a krytykują, że jest niedobra. No co mnie to interesuje, jak wygląda proces tworzenia czegoś z pozycji konsumenta. To jest taka bzdura, to jest jakaś totalna odklejka, no nie? Ale w ogóle o tym bardzo dużo Nexus mówił, no nie? W jakimś podcaście albo na WoWie graliśmy razem i była taka sytuacja, że Nexus mówił o tym, że jak on gdzieś jeździ po jakichś takich eventach i często gada z ludźmi z game devu, to oni mają jakąś taką mantrę, po prostu powtarzaną w kółko, że a, bo ty nie rozumiesz, jak to jest w game devie. Co tam jest rozumieć? Wiecie, ludzie pracujący w game devie bardzo często zachowują się, jakby pracowali w jakiejś sekcie, jakby pracowali w jakimś tajnym, rządowym projekcie Area... jak to się nazywa? To był Area 52? Chyba tak. Jakby pracowali nad kosmitami i zwykły, szary człowiek nie był w stanie pojąć, na czym w ogóle to polega. I to by było tak nie do zrozumienia, żeby to trzeba było tłumaczyć. Bo ty nie rozumiesz, stary, jak to jest w game devie. Ty nie wiesz, wiesz, nie? Ty może sobie grasz, stary, w te gierki od 20 lat, ale ty po prostu ty nie rozumiesz tego, jaki my mamy crunch. Po prostu tego nie kminisz, bracie, czaisz, bo ty nie pracujesz w game devie. Śmieszy mnie to fest. Szczególnie, że bardzo małe studia potrafią robić świetne tytuły i pewnie te małe studia też by nie wiedziały, jak to jest pracować w tym waszym wielkim game devie, gdy trzeba walić pałę szefowi. Zabawne, jak bardzo niektórzy gracze są oderwani od realiów tworzenia gier, a mimo to chętnie wypowiadają się z pełnym autorytetem. O, to już widać, o co chodzi. Czyli to chodzi, widzowie, o podważanie autorytetów. To boli najbardziej w takim razie, że ktoś inny wypowiada się z pozycji autorytetu. Skądś to znam, ktoś też mi to zarzucał, no nie? Tylko to był pewien recenzent growy, że jak możesz się wypowiadać z pozycji autorytetu. Same mogę zgadywać, co jest potrzebne do wyprodukowania ciastek Twinkie, ale nie pracuję w fabryce, więc co tak naprawdę wiem? Niewiele. Ale patrz sam na takie porównanie. Jezu, jakie to jest zero logiki. Czy ci ludzie są jacyś odklejeni? Nie wiem, może my faktycznie nie wiemy, o co chodzi w tym niesamowitym game devie. Może oni tam naprawdę co rano przychodzą i wciągają jakieś opary i dlatego im się tak odkleja w cymbale. Jakaś część w nie naprawdę to rozumie. Jeśli jesteśmy konsumentami i wydajemy pieniądze na różne zakupy, mamy prawo na nie narzekać. Dobrze gada. Każdego roku wydaję dużo pieniędzy na gry i czasami muszę mocno się starać, żeby sam nie wykrzyczeć czegoś w internecie, przyznał Pagliarulo. I jak dodał, powstrzymuje go szacunek dla kolegów po fachu i właśnie wiedza na temat tego, jak wielkim wyzwaniem jest tworzenie gier. Co za bzdura! Tworzenie gier to jest zawód jak każdy inny i nie jest jakimś niesamowitym wyzwaniem. To nie jest, stary, wejście na Mount Everest w momencie, gdy jesteś, nie wiem,
Gdy masz stwardnienie rozsiane, nie róbcie z siebie chuj wie kogo, no nie? Praca w korporacji jak każda inna. Nic niesamowitego w tym nie ma. Przestańcie tworzyć jakąś taką panikę, bo sami się po prostu atakujecie tym, no nie? Powstrzymuj go szacunek do kolegów po fachu. No ale to co? To ocenianie czegokolwiek... Ty, nie wiem, jeżeli byłbym kucharzem, to też miałbym nie powstrzymywać szacunek od wystawiania chujowej noty w restauracji, tak? Jak byłbym piekarzem, to miałbym nie powstrzymać szacunek od wystawiania noty za czerstwy chleb. O co chodzi, nie? Ci ludzie są odklejeni, widzicie, ale to, co oni robią, o to i te ich wypowiedzi, to jest nic innego, to jest szantaż emocjonalny. Deweloperzy, doszliśmy do tego momentu, i ale najgorsze jest to, komentarz w ogóle omawiający anomalię Baldur's Gate'a u mnie na kanale, swoją drogą, bardzo ciekawy film, polecam sobie zobaczyć, jeden z lepiej oglądanych, pokazuje, że niestety są ludzie, którzy nawet jeszcze wchodzą w tę narrację i to jest w tym wszystkim najsmutniejsze. Są ludzie, na których działa ten szantaż emocjonalny i to jest najgorsze. Dla mnie to jest nieakceptowalne. Jeżeli jesteś prywatną osobą, która wypuszcza sobie jakiś produkt, okej, rozumiem, dlaczego nie chcesz, żeby cię ludzie cisnęli, jest to dla mnie w pełni zrozumiałe, dlatego wydaje mi się, że dla osób, które samoistnie wykonują swoją pracę, faktycznie należy się ten szacunek i należy się do nich bardziej personalne podejście, ale mówimy tutaj o produkcie. Co ja mam nie ocenić jakiegoś produktu tylko dlatego, że ktoś z nie wiem, 1000 osób pracujący nad nim mógłby się obrazić za to. Cymbał się pierdolnicie i tyle, nie? Totalna beka jakaś, no nie? Możesz nie lubić elementów gry. Możesz nienawidzić gry w całości, ciągnął projektant. Ale nie oszukuj się, że wiesz, dlaczego tak jest. Chyba, że w jakiś to jest sposób udokumentowane i zweryfikowane. Lub jak to się stało, że coś jest takie, jakie jest, dobre lub złe. Co? Co to jest za stary wymówka? Czyli możesz coś robić, ale na pewno nie wiesz dlaczego. Ale dobra, to powiedzcie mi tak. Nawet wyjdźmy teraz z takiej pozycji kogoś, kto faktycznie ocenia ten tytuł i ma zerowe, całkowicie zerowe pojęcie, ale mówi, nie podoba mi się otwarty świat w Starfieldzie. I co, on musi na siłę jakoś szukać potwierdzenia, dlaczego tak by było, dlaczego świat w Starfieldzie jest w taki sposób zbudowany? Co to jest za bzdurny komentarz? Nie no, to ty podklejony całkowicie, nie? Na czarną listę, chłopie. Prawdopodobnie, o ile sam nie tworzyłeś gry, nie wiesz, kto podejmował określone decyzje, kto wykonywał określoną pracę, ile osób było faktycznie dostępnych do wykonania tej pracy. Nie znałeś wyzwań czasowych lub tego, jak często musiałeś pokonywać samą technologię. Co? Oni w 2023 roku, Bethesda potrafi powiedzieć coś w tworzeniu otwartych światów, o pokonywaniu technologii. No na pewno musicie pokonywać pewne ograniczenia technologii, jak pracujecie na 20-letnim silniku. To się nie dziwię, no nie? Ale to jest sami sobie w metalową pałę wsadzacie w szprychy i w dupę drugą. Wymagania czasowe totalnie mnie nie interesują. Mnie interesuje cena produktu. To ile czasu wypracowaliście nad tym produktem, to w ogóle mnie nie interesuje, no nie? Jak wycenicie swoją pracę? Cenicie swoją pracę, no akurat w tym wypadku trzeba powiedzieć nieźle, bo Starfield na premierę kosztował 500 zł, no nie? Więc no nie interesuje mnie to, czy wy ten produkt stworzyliście w rok, dwa lata, pięć lat. Sposób, w jaki wy tworzycie firmy, w sposób, w jaki wy cenicie swój czas i w jaki organizujecie swój czas pracy, to jest tylko i wyłącznie wasza kwestia, za którą to wy wywołacie finalną cenę. A jeżeli nie potraficie robić produktu w odpowiednich standardach branży i musicie za produkt brać nagle więcej, bo źle organizujecie swoją pracę, to to jest wasza wina, nie moja, bo najwyraźniej inne produkty potrafią robić w Baldur's Gate dwukrotnie tańszy, gra roku od Starfielda, przypominam, no nie? Prawdopodobnie ile sam nie tworzyłeś gry, nie wiesz, kto podejmował określone decyzje. Ale co mnie to interesuje, kto podejmował określone decyzje, stary? Kto wykonywał określoną pracę? Co mnie to interesuje? Czemu oni wychodzą z jakiejś takiej pojebanej pozycji, jakby konsumenta to miało interesować? Stary, kupujesz auto z salonu, kupujesz nowego Mercedesa, i co, zjebał ci się, nie wiem, stary, sprzęgło ci się zjebało i ktoś ci może powiedzieć, no ale wiesz, ty nie wiesz, jak to jest pracować w fabryce, nigdy aut nie składałeś, nie? Nie masz pojęcia, kto podejmował decyzję, żeby użyć takich komponentów do tego. Nie, pierdoli się to. Problem właśnie gier komputerowych, że tutaj jest ciężko złożenie reklamacji. Można te gry cashbackować, można te gry oddawać, ale na przykład takiego Starfielda, to nawet po przejściu powinno się mieć możliwość zareklamowania, że po prostu nie spełnił twoich standardów, nie spełnił założeń. To jest to, czego my widzowie potrzebujemy, możliwości reklamowania gier wideo, nie zwracania ich
przed określonym czasem, a faktycznej reklamacji produktu. Pagliarulo ma oczywiście rację i zgodzi się z nim pewność większość graczy. Osobną kwestią Osobną kwestią pozostaje, dlaczego deweloper zdecydował się opublikować taki wywód w sieci, choć tytuł nie pada. Seria wypowiedzi wydaje się wpasowywać w pewne rozgraniczenie krytyką Starfielda, co Bethesda okazywała już wcześniej, choćby poprzez komentowanie recenzji użytkowników na Steamie. Ale wiedz, że gra, w którą grasz, jest w pewnym sensie cudem w samym sobie, no cudem spierdolenia. Normalni ludzie zebrali się, aby przez lata pracować w jednym celu, żeby zapewnić ci zabawę i radość. Warto o tym pamiętać. Co? Co to jest za emocjonalny drenaż, stary? Nie, ludzie się nie zebrali w jednym celu, żeby zapewnić ci zabawę i radość. Ludzie zebrali się w jednym celu, żeby zarobić pieniądze na życie, żeby egzystować, bo taki jest po prostu ich profesjonalny cel pracowania w takiej firmie. I oni się nie zebrali tam, żeby zapewnić ci radość i zabawę, tylko żeby ci sprzedać radość i zabawę za pieniądze, które byś chciał po prostu uiścić na ich koncie. Nie, to nie jest przysługa, to jest usługa. To jest dosłownie tak samo, jakbyś szedł na Roxę, to tak samo kupujesz grę komputerową. To, no, to totalnie się stary pod tym nie podpisy. Coś takiego to trzeba widzowie jebać, bo jeżeli pozwolimy na taką narrację, to my w bardzo złym momencie skończymy. Jeżeli za każdym razem deweloper będzie mógł się obronić, że albo wy nie wiecie, jak to jest robić gry, albo wy nie wiecie, jak ciężko to było, bo wy nie wiecie, jaki my mamy crunch, co mnie to interesuje? To jeżeli na przykład finalnie jesteście świadomi tego, że mieliście crunch i że mieliście problem z podjęciem określonych decyzji, które mogły mieć negatywny impact na grę, to zmieńcie jej cenę. To jest dokładnie to, co się robi w takich firmach. Jeżeli komuś na przykład dojdzie, widzowie, ja prowadzę sklep z odzieżą, no nie? Prowadzimy sklep z odzieżą, prowadzimy swoje koszulki i powiem wam tak, jeżeli na przykład przez przypadek nam kontrahent wydrukuje koszulkę z błędem, jest coś ze szwem nie tak, jest coś z nadrukiem nie tak, to my nie wysyłamy komuś koszulki zjebanej i mu nie mówimy, a bo ty nie wiesz, stary, jak to jest pracować, stary, na sitodruku, ty po prostu nie rozumiesz tej rzemieślniczej pracy, kładzenia farby na materiał, ty po prostu nie wiesz, jak jest, więc nas nie krytykuj, tylko dajemy informację, że słuchajcie, mamy koszulkę z takim defektem, jesteśmy w stanie na nią dać 70% zniżki, zgłoście się, to damy wam odpowiedni kod zniżkowy, kto pierwszy, ten lepszy, no nie? Stawiamy zdjęcie i wtedy ktoś widzi, okej, jest taka wada, faktycznie to wolę sobie kupić koszulkę za 20 zł niż koszulkę za 60 zł, jest totalna essa, no nie? A jak ktoś to ogląda na YouTubie, jest zainteresowany, to widzowy link w opisie www.oldet.pl. Nasz merch ludologiczna essa to też są nasze koszulki, pełen ci to druk. Obecnie mam na sobie, widzowie, pięcioletnią koszulkę. No nie? Czajcie. Na początku stycznia będziemy mieć dodruk, ponieważ sprzedały nam się w 2 godziny wszystkie koszulki, które wyprodukowaliśmy jak na razie, więc ludologiczne SC wróci i się tym nie martwcie. Ale takie, widzowie, zachowania, takie, to trzeba tłamsić w zarodku. To jest stary taki emocjonalny drenaż w momencie, gdy ktoś ci sprzedaje produkt. To jest, chłopie, gorsze niż ludzie, którzy krążą po parkingu i ci próbują sprzedać emocjonalnie darmowe perfumy na zasadzie, na której dam ci to za darmo, dam ci to za darmo, dam ci to za darmo i ci wszystko daje potrzymać i ty trzymasz się już zajebiście dużo rzeczy za darmo. A potem ci mówię, ale musisz kupić to za 200 zł i się nagle pokazuje jakiś garnek stary z Xiaomi. Nie z Xiaomi, tylko z tego, z AliExpress, nie? Pokazuje ci jakieś stary totalny gówno albo podrobione perfumy, no nie? Nie, tragedia, widzowie, to trzeba totalnie... No nie, to jest nowotwór do wycięcia, takie zachowanie. W życiu tego nie zaakceptuję. Nie ma bata, żebym to zaakceptował. Totalne, stanowcze nie. I cieszę się, że prowadzę kanał na YouTubie. Cieszę się, że mogę zwracać uwagę na tego typu rzeczy i wam to pokazywać. I mam nadzieję, że eksponując to, będziemy podnosić świadomość społeczną tylko po to, żeby od gier móc wymagać coraz więcej. Jak to ogląda jakiś deweloper gier komputerowych, to miejcie tego świadomość, że im dalej w las, tym celem jest wymaganie jeszcze więcej, bo dostajemy totalnie gówniane produkty. I najważniejsze będzie to, żebyśmy was jeszcze bardziej ciągnęli do odpowiedzialności za to, że takie pieniądze od nas kosicie, no nie? No i jest. Czekam na sekcję komentarzy, widzowie.